Witam moi drodzy bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Chrom Midas i witam was w kolejnym odcinku z trybu trudnego. Z tego co liczyłem, to chyba będzie to 43 odcinek, o ile oczywiście dobrze policzyłem. Różnie to może być, także dzisiaj kończymy sobie kontrakcik, który nazywa się Renowacja Tartaku. Zaraz wam pokażę. To z tej drugiej kategorii, renowacja tartaku. Odbudowujemy i uruchamiamy stary tartak. Przydałaby nam się pomoc z dostawą części materiałów. Zdaje się, że w pobliskim magazynie jest przyczepa z niezbędnymi materiałami. Także tutaj mamy pustaki razy dwa i metalowe belki, ale oprócz tego jeszcze ta przyczepa z plandekami bocznymi i dzięki temu będziemy mieć też dostęp do magazynu. Więc ja chyba sobie po prostu podjadę, nie wiem czy będę mógł oddać, czy koniecznie muszę tą przyczepę w pierwszej kolejności dowieźć. Tak czy inaczej mamy dzień, to bardzo dobrze to rokuje. Także kolejny odcineczek, zasiadłem sobie wieczorkiem, żeby chwilę się zrelaksować. No i zobaczymy. Nie wiem, czy nie jest tak, że w pierwszej kolejności właśnie muszę oddać tą przyczepę z tymi plandekami bocznymi, no ale zobaczymy. Może tutaj też będę mógł oddać już. Zobaczymy, zobaczymy. No niestety po tą przyczepę będę musiał wrócić tam na zaporę, ale no nie dało rady inaczej. Chociażbym chciał ją wtedy wziąć, no to jechałem takim konwojem, że po prostu nie było szans. Tam na linkę była druga ciężarówka, Fleetstar. No i tartak będzie działał, moi drodzy. Jakąś foteczkę strzelimy przy okazji. Póki pamiętam. Żabki sobie ładnie kumkają. Rere kum kum. Sporo ogólnie tych miniaturek chyba z tą ciężarówką już. Może aż do znudzenia dla co niektórych, ale jest dobra, naprawdę jest dobra. Przyjemnie się nią jeździ i też dużo potrafi. To jest zdecydowanie mój faworyt, jeśli chodzi o tryb trudny. No bo Fleetstarowi trochę brakuje mocy jednak czasem. Zobaczymy, czy będziemy mogli oddać metalowe belki i pustaki. Jeśli tak, to wrócę z naczepą, a jeśli nie, to naczepę tutaj zostawię i pojadę po prostu po tą przyczepę z plandekami. Zaraz się przekonamy o tym. Podejrzewam, że chyba, no właśnie, najpierw chyba jednak niestety ta naczepa. No trudno, trudno. To w takim razie nic się nie zrobi, trzeba po prostu jechać z powrotem. Ja już sobie tutaj wziąłem materiały akurat na zapas, bo myślałem, że to zrobię za jednym zamachem. No i ogólnie miałem świadomość tego, że będę musiał się i tak wrócić na drugą mapę. Ale myślałem, że będę mógł oddać te materiały, no ale to w zasadzie nic nam to nie pogarsza tutaj sytuacji, bo czy bym teraz oddał i z naczepą wrócił i ją zostawił przy bramie i pojechał po przyczepę, a później podpiął naczepę, czy tak jak teraz, to w zasadzie nic to nie zmienia. Nawet może i lepiej, bo tutaj po prostu sobie wrócę z przyczepą od razu
podobne naczepę oddam i już będę mógł działać dalej. Tutaj w ogóle jeszcze jedno zadanko zostało na Zaporze, na Wyspowym Jeziorze, sorry. I właśnie zastanawiam się, czy dzisiaj jeszcze tego jednego zadanka nie zrobić przy okazji. Tam co prawda bardziej jest to zadanko dla skautów, ale no nie wiem, może można by się pokusić może o zrobienie tego też ciężarówką. Mam teraz tutaj dwie, więc w razie jakichś tam problemów to myślę, że będę w stanie się uratować, bo jest tutaj i Flat Star i właśnie White Western Star. Także no zobaczymy, zobaczymy. Użyjemy, zobaczymy, nie? Majestatycznie wygląda ta cysterna, jak się tak przejeżdża. Mimo, że wcale White Western Star nie jest jakiś bardzo niski, no ta ciężarówka się taka wydaje. Patrzcie, tutaj Sasza sobie śpi na ekranie ładowania. Jakoś tak nie zwróciłem na to uwagi wcześniej. No i ciśniemy dalej. 257 litrów, także jeszcze całkiem, całkiem spoko. Powiem wam, że ostatnio gdzieś mi się wyświetlił filmik na YouTube z 13 posterunku i sobie obejrzałem akurat do kolacyjki i powiem wam, że kurczę, no przypomniało się trochę dzieciństwo kiedyś jako młody chłopak. To leciało w telewizji, chyba na Polsacie, zdaje się. No i powiem wam, że tak w dzisiejszych czasach to myślę, że wiele z tych rzeczy, które tam były puszczone, to raczej by nie przeszło, raczej tutaj. Kiedyś chyba była większa wolność słowa i w ogóle dużo więcej tych żartów było takich dwuznacznych. Dzisiaj to jednak wszystko jest tak przepuszczane przez taką siatkę. Także no, myślę, że ci, którzy pamiętają te dobre czasy, kiedy można było powiedzieć, co się myśli głośno i nie ponieść za to żadnych konsekwencji, no to myślę, że też wracają z takim uśmiechem na ustach. Co oczywiście nie tyczy się tylko tego serialu, ale też innych filmów, takich właśnie starych filmów polskich, jak chociażby Poranek Kojota, czy Chłopaki nie płaczą. No było sporo, sporo takich filmów w tamtych czasach. Bardzo dobrych czasach swoją drogą. Taka mam wrażenie, że wtedy była dużo większa wolność jednak jeśli chodzi o to, co jest publikowane w mediach. Nawet jeśli dla niektórych pewne tematy były niewygodne, to była większa szczerość w tym wszystkim po prostu. Nie było takiej obłudy, no każdy jednak mówił to, co myśli i wiadomo, że jednym się to podobało, a drugim nie, tak jak i teraz też, ale jednak można było się wypowiedzieć, a dzisiaj już wiele rzeczy jest jednak tak cenzurowanych, mam wrażenie, nie wiem, czy też to zauważyliście, wiele różnych takich, nawet te kabarety, kiedyś były takie po prostu bardziej jednak, jakby to delikatnie ująć, no chodzi mi o to, że aktorzy mogli sobie pozwolić na więcej. Nawet te scenariusze tych filmów też były pisane w taki sposób często wyśmiewający różne problemy, nawet niejako też grupy społeczne, bo tutaj też nie chodzi o obcokrajowców, ale nawet takie rzeczy wewnętrzne. Co się tutaj dzieje, jak ktoś powiedzmy śmiał się chociażby z policji czy coś, no to ludzie doskonale wiedzieli, że to jest w żartach i nikt jakoś tak za bardzo konsekwencji nie ponosił z tego tytułu, a dzisiaj no to już trzeba się dobrze zastanowić 5 razy zanim coś się powie głośno, bo po prostu no niektórzy mogą uznać, że to nie jest żart, no ale niestety. Które instytucje widać, że mają kija tam, gdzie nie powinny mieć i po prostu lubią się czepiać o każdą najmniejszą pierdołę, co oczywiście przekłada się na zabieranie ludziom wolności, bo wolność słowa, jakby nie patrzeć, to jest no,
całkiem solidny filar demokracji, a mam wrażenie, że powoli, powoli jest to ograniczane w jakimś stopniu. Tak mi się wydaje, nie wiem czy mam rację. Po prostu pamiętam te inne czasy 20 lat temu, a teraz? To jednak jest różnica. No szkoda, że to poszło w takim kierunku. Bo jak nasi ojcowie opowiadali na przykład sobie żarty w męskim towarzystwie o innych narodowościach, no to każdy doskonale wiedział, że to jest żart i nikt tutaj nikogo nie wyzywał od jakichś tam, wiecie, rasistów czy homofobów. Każdy to brał z przymrużeniem oka, no doskonale ludzie wiedzieli, że to jest w żartach. A dzisiaj to od razu się tam te ośrodki czepiają, od razu coś tamtego, kurde, już niektóre osoby mają spore problemy z tego tytułu, że coś tam chlapnęli za bardzo, mimo że to wcale nie było powiedziane w sposób taki dosadny, a jednak widzicie. No ale to takie moje przemyślenia. Tak czy inaczej, fajnie wrócić do tych starych filmów, póki jeszcze są. Ciekawe, czy kiedyś cenzura pójdzie tak daleko, że te stare filmy w ogóle znikną, bo ktoś uzna mądry, że takie stare filmy psują młodzież albo coś tam. Każdy ma inny plan na to wszystko. Jakąś inną wizję. Tak samo jak lektury w szkołach się zmieniają. Plan nauczania, tak ktoś może kiedyś uznać, że takie filmy są gorszące, prawda? Już mnie nic w tym kraju nie zdziwi. Ale przykro na to patrzeć, to wam powiem. Tak mi się dzisiaj taka refleksja załączyła względem tego, jak sobie wspominam, jak to kiedyś było. Że się można było pośmiać i nikomu krzywda się nie działa. No, ale niestety. Elegancko. Także etap ukończony. Przyczepa z plandekami bocznymi została dostarczona. No i teraz pustaki raz dwa i metalowe belki. Także też mamy to w tym miejscu. O, jeszcze troszeczkę podjadę. Ale tak mówię o tym, bo wiem, że też wielu z was lubi takie stare filmy. Pewnie te stare seriale również. Także no... Wiele tutaj jest ludzi w moim wieku, w podobnym wieku, albo tych nieco starszych, także też pamiętacie zapewne. Elegancko, renowacja tartaku, tartak znów działa i możemy wrócić do pracy. Z nieba nam spadłeś. Bardziej z zapory Smithville, no ale może być. 4800, 590 punktów doświadczenia, magazyn jest dostępny. Mamy też nową rangę, 51,5 tysiąca w tym momencie. I rangę mamy, moi drodzy, już 13. Tutaj mamy też magazyn, więc zaraz sobie tylko zerknę, co w tym magazynie my tutaj mamy. Chyba jakieś deski tutaj będą, mi się wydaje. Chyba będą tutaj deski, ale pewności nie mam. Deski. No dobra. Niech są te deski. Ja bym tutaj jeszcze chciał zobaczyć, gdzie ja tutaj mam Fletstara. Fletstar jest tutaj, ok. Także może Fletstarem bym to zrobił, bo Fletstar jest akurat bez tutaj żadnych dodatków. Więc myślę, że Fletstarem pomoc dla przyjaciół to jest, nie wiem, czy to jest to zadanko. Chyba tak. Chyba tak. Sygnał w górach jeszcze jest jakiś do zrobienia. Też jest jeszcze niezaakceptowane to. Ciekawie. Także ja bym sobie chyba w Fletstarem tutaj się przytankował cysterną i sobie spróbował
jakoś ogarnąć to. Jakoś to ogarnąć, moi drodzy. Tylko się teraz zastanawiam, która droga by była lepsza. Czy tutaj pod górę, czy lepiej z górki. No wolałbym, szczerze mówiąc, z górki zjechać. Ale tak trochę nie po drodze wszędzie jest. Najlepiej to by mi było w ogóle. Ten punkt akurat bym mógł tutaj, chociaż ja wiem, może nawet nie, może nawet bym sobie podjechał i zaatakował tam z tamtej strony i tam po prostu przejechał jakoś. Bo 15 minut odcinka dzisiaj mamy, to tak całkiem bym powiedział, że trochę za mało. No i. Bo wiecie co, ten sygnał w górach jeszcze sobie zaakceptuję, jak tutaj będę i później się tam wrócę. Dobra. Ostatnio trochę przy klimie siedziałem i piłem z lodówki, to widzicie, już mnie gardło odmawia posłuszeństwa, a wam takie głupoty dzisiaj opowiadam. Bierzcie to wszystko oczywiście z przymrużeniem oka. Ja tutaj, wiecie, nie mam zamiaru uchodzić za jakiś tam, wiecie, nie wiem. Wyznacznik tego, co się powinno oglądać, a co nie. Ja też uważam, że każdy sobie powinien oglądać to, co lubi, bez żadnych ograniczeń. Ale tak wiecie, jak człowiek trochę ma doła, coś się tam wam nie uda, no to jednak fajnie wrócić do takich starych rzeczy, trochę sobie poprawić humor, zobaczyć też w ogóle Polskę z innej perspektywy, mam wrażenie. Jednak wtedy troszeczkę inaczej to wszystko wyglądało. Niby tak niewiele lat minęło, a jednak tak sporo się tutaj zmieniło, prawda? Ale cóż. No i niedługo też by trzeba było na tą wyspę Drummond skoczyć, bo no niestety mieliśmy tam wywrotkę. Trzeba by przede wszystkim postawić Chevroleta, zrobić to zadanko ze Scoutem 800. Tam w ogóle też ciężarówka będzie przydatna, bo tam mamy tam, moi drodzy, to zadanko kuzyn Kletus. Tam trzeba będzie sobie powyławiać chyba baryłki z ropą, zdaje się. Więc w sumie dobrze by było nawet tym Flatstarem może tam pojechać, chociaż nie wiem, czy nie byłby lepszy jednak ten White Western Star. Patrzcie, jak tutaj się rozpędza. A jak to tam procentowo wygląda? 78% mamy Michigan w tym momencie. Cały czas nie byłem nigdzie po żadne modyfikacje. Cały czas nie zmieniałem regionu. Tak jak sobie tutaj kolejny zrobiłem, tak cały czas tutaj jeżdżę tymi stokowymi ciężarówkami. Na przekór tym, którzy mówią, że się nie da, oczywiście. Wiadomo, jak to jest. Więc no, pokazuję wam na własne oczy. Widzicie, praktycznie nic tutaj nie robię poza odcinkami. Czasami sobie gdzieś po prostu wrócę, jak był ten kontrakt na przykład z długimi kłodami, no to też bez sensu, żebyście oglądali powrót Pacyfikiem bez ładunku na pusto, z tym dodatkiem do przewożenia długich kłód, bo gdzieś go tam zostawiłem na zaporze, no i wróciłem później po to, więc jechałem tak na pusto, więc no niektóre takie rzeczy, wiecie, gdzieś tam sobie podjadę, coś tam ten, ale generalnie staram się wszystkie zadanka wam tutaj pokazywać. Chyba tylko jedno zadanko zrobiłem poza nagrywaniem, ale to była taka pierdoła tak naprawdę. To ja tam jechałem po prostu i tam było, że odwiedź jakąś tam wyspę, a ta wyspa była po drodze. Więc akurat też jechałem w stronę bramy, chciałem sobie trochę podjechać no i ta wyspa była jakby po drodze, więc wtedy to zrobiłem. Dobra, czekajcie, jak to wygląda teraz tutaj. Jeszcze tutaj jest zadanko, sygnał w górach. Do uszkodzonej latarni mamy dotrzeć. Po prostu sprawdzić, czyli odwiedzić. Okej, okej.
No to można powiedzieć, że też dosyć blisko. To mo też można by to nawet dzisiaj i machnąć, jeśli się uda. Ale bardziej mnie interesuje to. To ja bym sobie tutaj tu wyjechał i później tutaj znowu wjechał. No, będziemy próbować, będziemy próbować. Myślę, że to jest do zrobienia. Także tutaj sobie wrócę. Lepiej by było ogólnie zrobić to scoutem, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że tutaj Fletstar też od biedy sobie poradzi. Nie pamiętam nawet, jaki tam przejazd był wtedy, ale podejrzewam, że powinien dać radę. Powinien dać radę. Czwarty, trzeci, drugi i pierwszy. Dobra. Na razie mamy 20 minut odcinka, więc myślę, że jakbyśmy sobie te dwa zadanka jeszcze zrobili, to by tak było w miarę. Niepotrzebnie może też te dechy woziłem tam z innych map, jak trzeba było tutaj najpierw może ten tartak zrobić, a dopiero później te mosty, jak tutaj deski teraz są w tartaku tak blisko. Ale wiecie, po 2,5 roku to człowiek pozapominał trochę, co i jak tam, w której kolejności robić. Nie miejcie też pretensji, bo wiadomo, że jeśli ktoś robił to stosunkowo niedawno, no to lepiej pamięta. Ale po tylu latach ja też jakoś tak za bardzo wtedy nie starałem się zapamiętywać tego, po prostu sobie tak grałem i tyle. Nie starałem się jakoś tak pamiętać tych misji w ogóle wtedy, kiedy ja robiłem Michigan. Nawet mi chyba przez myśl wtedy nie przeszło, że jest coś takiego jak tryb trudny i że ja to będę robił kiedyś. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że nie wiem, czy swoją drogą był wtedy tryb trudny w ogóle. Możliwe, że był, ale ja wtedy na pewno bym się nie czuł na siłach, żeby go robić. No też postanowiłem sobie to zadanko dzisiaj jeszcze zrobić, no bo jeszcze mamy dzień. W dzień oczywiście lepiej takie rzeczy tutaj wykonywać, bo wszystko lepiej widać tutaj w nocy na pewno. Zobaczcie, ile tutaj kamieni, ile korzeni tutaj leży, więc myślę, że w dzień na pewno lepiej. Jest mniejsze ryzyko, że się tutaj gdzieś wyglebimy. Mam tutaj herbatkę zieloną, dobrą na uspokojenie. W SnowRunner jest wskazane. A tu jeszcze padać zaczyna. Bardzo dobra. Także wasze zdrówko. Herbatka zielona zawsze, zawsze się przyda. Oczywiście na zimno. Bo teraz, kiedy to nagrywam, to jest połowa lipca. Ciekawe swoją drogą, kiedy będziecie to oglądać. Ja teraz się szykuję do wakacji. Niedługo jedziemy. Trochę odpocząć tutaj od towarzystwa, które trzeba oglądać przez cały rok. Dobrze zmienić trochę otoczenie, żeby tych twarzy nie oglądać. No i przede wszystkim pooddychać innym powietrzem, to myślę, że też jest wskazane. Jak się jedzie w inny region Polski, to oczywiście jest to zauważalne. Taka zmiana klimatu. Dla alergików to na pewno jest dobry punkt wyjścia. Żeby coś zmienić, nabrać odporności. Szybko idzie.
ciekawe, jakbym sobie radził na kierownicy. Fakt, że też tak miejsca za bardzo nie mam. Ale może kiedyś. O, tutaj jaki był. Patrzcie, tutaj jakbym jechał nocą, to od razu mogłaby być grebunia. A tutaj w dzień to mogłem jakoś zareagować na to. Ale dosyć przyjemnie. Myślałem, że będą te drogi jakieś bardziej ciasne. Do przeżycia. No ale jeszcze nie będę tutaj chwalił dnia przed zachodem słońca, bo... Właśnie. Ale tutaj znowu przechył. No ale Flatstar, mimo że wywrotny, nieźle sobie radzi. Trzeba na pewno gaz puszczać, bo no tak jakby gaz był w podłodze, to... No i tutaj chyba ostatni punkcik już. Ale tutaj zobaczcie, oj, 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 oj. Jakbym tak szybko jechał, to bym na pewno nie był w stanie wyrobić. No i ostatni punkt i mamy to. Poszło dosyć gładko, bym powiedział nawet. Aż za bardzo. Myślałem, że będzie dużo trudniej. Jakoś tak zapamiętałem tą trasę, że dużo gorsza jest. A little help for my friends. Uratowałeś nam tyłki. Gdyby nie ty, nie byłoby z nas czego zbierać. Wisimy ci przysługę, chłopie. 1250 i 70 punktów doświadczenia. Ok. 78%. No i ostatnie zadanko, moi drodzy. Uszkodzona antena do odwiedzenia. To się nazywa sygnał w górach. Znasz to powiedzonko z deszczu pod rynne, co? Wygląda na to, że stara wieża telewizyjna na grani znów szwankuje. Głupio mi, ale muszę zapytać. Podjedziesz tam i sprawdzisz, czy da się ją naprawić? Także to banał, bo ze 600 dolców tylko za to. Ale można zrobić, no można zrobić. Tutaj już obczyścić teren. Jeszcze zostaną jakieś zadanka chyba na wyspie Drummond. No i czasówki, nie? No i parę kontraktów jeszcze też mamy do ogarnięcia. Może się uda jeszcze to przed zmrokiem zrobić, bo już się ciemno robi, ale może jeszcze zdążymy. Ładnie tutaj słoneczko zachodzi, odbija się w masce. Te refleksy świetlne, to wszystko to jest jednak coś pięknego w tej grze. Dobrze, że tutaj podwozie mamy dobre, bo wiecie jak to jest. Podwozie było złe i tory też były złe. Tutaj podwozie mamy dobre na szczęście. Więc jesteśmy w stanie w takie ekstremalne trasy też się wybrać. Oj. Ale ogólnie Flatstarem buja, co by nie mówić, to buja nim i... No i coś tutaj leży, drzewko. No właśnie. Patrzcie, jak się można nadziać w nocy. Tutaj nie wjechałem, tylko tak lekko zahaczyłem, ale... Oczywiście, no z jednej strony fajnie, że coś takiego jest, bo to też... Nie, w razie problemów właśnie z przejazdem, to się można o coś takiego zahaczyć, zaczepić i się pociągnąć linką, ale... No ale niestety. Co on tutaj AWD i ten i tak wolno jakoś idzie? Nie wiem. Tutaj pieniek z kolei. Na timer później też są takie miejsca, że te pieńki są gdzieś tam pochowane w trawie. Łatwo gdzieś tam zawisnąć, bo ten pieniek wejdzie gdzieś tam między
ostatnią i przedostatnią oś, no i później oczywiście jest problem wyjechać bez wyciągarki, żeby się wydostać z tego impasu. Dobrze, jak jest jakieś drzewko, no to gdzieś tam za bok się zahaczycie i pociągniecie, ale jak drzewka nie ma, no to wtedy jest trochę problem. Wypadałoby wtedy jakimś innym pojazdem przyjechać i dopiero się trochę wyratować. A w momencie, kiedy to nagrywam, ten odcinek, to jestem w ogóle też ciekaw, bo jutro wychodzi faza 10. Ja to nagrywam 17 lipca i chyba 18 jest właśnie nowa faza. Więc zobaczymy, jak to będzie, czy faktycznie wyjdzie 18, czy przesuną termin. Oczywiście, zanim wy ten odcinek zobaczycie, no to już faza pewnie dawno będzie, ale ja na razie ucieszyłem się trochę na teście serwera. Ale piękne widoczki. Sygnał w górach. To ta wieża i nie nadaje się do niczego. Trzeba było postawić nową lata temu, no ale krawiec kraje, jak mu materiał ustaje. No to nieźle. 600 kasy i 40 punktów doświadczenia, także 53 tysiące. Elegancko, może być, może być. Także moi drodzy, ja bym tutaj chyba mam zadanka wyczyszczone wszystkie już na Wyspowym Jeziorze, tak mi się wydaje. Uszkodzona antena tutaj jeszcze jest. Aha, tutaj chyba jest jeszcze jakieś zadanko, czekajcie. Jest tutaj zadanko. Nie stać nas na zlecenie naprawy wieży telewizyjnej i musimy zrobić to samodzielnie. Najpierw jednak potrzebujemy zgarnąć kilka części i dostarczyć je na miejsce. Zaraz zobaczymy, co to tam za części są. Kontener towarowy. Skąd ten kontener mamy zabrać? Tutaj. Nie wiem, czy to nie jest kontener towarowy na... Chociaż nie, on powinien chyba być na dwa sloty, nie? Mogę tutaj w sumie podjechać, bo też mnie to ciekawi nawet. Ile tam procent? 79. Może być. A słabe te światła ma, kurde. No i te kamole jeszcze. Też kwintesencja SnowRunnera, co by nie mówić. No może jeszcze byśmy się z tym kontenerem myknęli, tylko kurde, nie wiem, czy mi tutaj Benny starczy. Jutro to już chyba odcinka nie nagram, bo jak faza wyjdzie, to trzeba będzie tam trochę zobaczyć co i jak. Też mnie ciekawi, ile rzeczy się zmieni w porównaniu do testu serwera. Na teście serwera ten Kenward był nie najgorszy, chociaż na ten silnik trochę nie domagał. Ale zobaczymy, jak będzie w wersji finalnej. No, widzicie, teraz się zaczepiliśmy tutaj za to drzewko. Podejrzewam, że miałby problem przejechać bez tego. litry. Gdzieś tutaj też po drodze była cysterna. Jak wyskoczymy na główną drogę, to sobie zobaczę. I też cały czas myślę o tym, którą ciężarówką by tam skoczyć na tą wyspę Drummond. Czy Flatstarem, czy bardziej White Western Starem, kurczę, no nie wiem. Dobra, czekajcie, gdzie tutaj ta cysterna jest. Tutaj jest. O, to ja podjadę chyba jednak. Teoretycznie mógłbym też podjechać, jak pojadę z powrotem,
Podejrzewam, żeby tam starczyło, żeby z tym kontenerem. No właśnie. Podjechać też, no ale dobra. Delikatnie uderzyłem i patrzcie. Jakie rewelacje. Tutaj patrzcie, jakie pułapki, drzewka wystające. Także myślę, że sobie zrobimy jeszcze to jedno zadanko i zakończymy dzisiejszy odcinek. Całkiem sporo się udało. Kontrakcik, no co prawda mieliśmy już przygotowane rzeczy do oddania, materiały, ale po przyczepę trzeba było wrócić, dwa miejsca odwiedzić, teraz jeszcze jedno zadanko, które tak jakby no, było ukryte, trzeba było zrobić wcześniej. Przejazd w tamto miejsce i dopiero się odblokowało wtedy. Także niektóre zadanka są właśnie takie, które się odblokowuje dopiero później. Nie są widoczne od razu. No i ogólnie chętnie bym zrobił ten kontrakt z tymi kłodami któryś, tylko powiem wam, że one nie składają się tylko i wyłącznie z długich kłód, tylko średnie też niestety. No i trochę problem, bo tak mam wrażenie, że na razie no ciężko mi tutaj jakąś ciężarówkę tam na Czarną Rzekę zawieźć z powrotem. Raczej one tutaj są potrzebne. Także no nie wiem. Na razie by wypadało sobie tutaj trochę jeszcze tych zadanek porobić, kontraktów. Bardziej bym chętniej tam Flat Starem pojechał niż White Western Starem, ale no Flat Star jeszcze by to musiał ogarnąć na tej wyspie Drummond sytuację. Tego kuzyna Kletusa, no i tego Scouta 800 Chevroletica naszego podnieść. No myślę, że staruszek Flat Star by tutaj jednak mógł się wykazać. Także tak najprawdopodobniej zrobię, że dostarczę ten kontener do tej anteny i chyba pojadę właśnie na wyspę Drummond. Dziarsko pomyka. No widzicie, po ciemku można nie zauważyć. Niektórzy też taki patent mają, że sobie rozjaśniają trochę grę. Oczywiście jest taka możliwość. Albo można też to zrobić w ustawieniach karty graficznej. Czy tam monitora. Można w sumie chyba i tu, i tu. Ale ja tam sobie nie będę ułatwiał. Ja jestem twardy zawodnik. Nie potrzebuję tutaj żadnego oszukiwania. Nie jest to potrzebne do niczego. No, zarządzanie ładunkiem. Patrzcie, ja tutaj nie mogę ten, nie mogę, nie ma innej opcji. Musi mi za to kasę pobrać, ale lipa, ale lipa. Nie ma tutaj w ogóle opcji, żeby gdzieś... no trudno, no trudno, no co ja zrobię.
Jak się nie da, to się nie da. No bez sensu jeszcze 150, kurde, stracić. Kiepsko. Oj, 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 oj. Dobra, se chyba tutaj zawrócę, bo... Jeszcze mi tutaj każą 150 płacić, no wiecie co? Tego jeszcze nie grali. Dobrze, że trochę hajsu zarobiliśmy ostatnio, to aż tak nie boli, no ale... Ale trochę szkoda, nie? Trochę szkoda. Czekajcie, sobie tylko trasę wyznaczę, żeby nie pomieszać. No, tą drogą chyba pojedziemy też najbezpieczniejsza, bo tutaj to taka węższa troszeczkę jest. Także 41 minut, ja myślę, że z 10 minut to nam starczy, żeby tam dojechać. Z zapasem raczej. Powinno się udać. To też nie jest jakieś, wiecie, bardzo wymagające zadanie, żeby tam dojechać, no bez przesady. Nie ma się też czego jakoś bardzo bać. Aczkolwiek ogólnie z takimi kontenerami to też się pojazd robi wysoki, a co za tym idzie wywrotny. Nieco bardziej. Muszę tutaj włożyć tą skrzynię terenową, naprawdę, bo... Swoją drogą to też takie przemyślenia mam, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, że bardzo mało, mam wrażenie, się tutaj zarabia za te kontrakty. Ja już nie pamiętam, czy faktycznie takie grosze się zarabiało w kampanii, czy po prostu stawki na trybie trudnym są mniejsze niż normalnie? Nie wiem. Możliwe, że są, a możliwe, że stawki są takie same, tylko ja w głównej kampanii to też sobie jeździłem po różnych rejonach i to, co mi było niepotrzebne, to sprzedawałem. Albo się tam robiło czasówkę 10 razy czy 20 i się miało kasę. No ale powiem wam, że to jest moja pokuta. Ten tryb trudny to jest moja pokuta. Biję się w piersi i wyznaję po prostu karę za grzechy, że w kampanii tak spieprzyłem sprawę, pokpiłem sobie, że jeździłem po te modyfikacje i że sprzedawałem te ciężarówki, że zdobywałem. No i oszukiwałem, no co by nie mówić. Tajgą się tutaj jeździło, ANK się tutaj jeździło, Azowami, Wolonami. Zamiast po prostu grać tak, jak się powinno grać, więc teraz czuję, że muszę to odpokutować i dlatego mam też taki challenge wewnętrzny, ale no staram się trochę jakoś to, wiecie, odpokutować swoje zachowanie niegodne, że wtedy tak oszukiwałem. A teraz czuję się troszkę bardziej doświadczony niż wtedy. Właśnie. Więc myślę, że mogę tutaj sobie pozwolić na więcej. No i też można powiedzieć, że nie idzie najgorzej, no poza paroma failami to jakoś tam idzie. Też nie czuję się, wiecie, jakimś wybitnym graczem. Zdaję sobie sprawę, mam pełni świadomość. Pełnię świadomości tego, że nawet wśród moich stosunkowo bliskich znajomych jest wiele lepszych ode mnie graczy, ale tutaj też myślę, że nie o to chodzi.
Nie ma się co licytować, kto tam jakim jest graczem, czy lepszym, czy gorszym, tylko ważne, żeby kontrakty robić, żeby tutaj postęp był zauważalny, a czy ktoś to zrobi szybciej, czy wolniej, no ważne, że zrobi, przecież to też ma sprawiać przyjemność, a nie jakieś tam, wiecie, zmuszanie się, czy przekrzykiwanie się, że ja to potrafię, a ty to nie potrafisz. No to nie o to chodzi, nie o to chodzi zupełnie, moim zdaniem. Ja tutaj też wychodzę z założenia, że jeśli mogę komuś coś tam doradzić, pamiętam akurat jakiś kontrakt, to podpowiem, ale też wiele razy zdarzyło mi się prosić o pomoc. Myślę, że to też nie jest wstyd żaden bardziej doświadczonych kolegów z branży. Pewne rzeczy człowiek zapomina też, ile tam slotów, na przykład te wiertnicze części mają 4, czy jakieś tam inne. No i jeszcze kawałeczek. Także Fredstar sobie radzi całkiem nieźle. A nikt nim nie gra, nie? Nikt nim nie gra. Trzeba uczciwie powiedzieć. O ile tak wcześniej mówiłem, że ANK mało osób jeździ z uwagi na ten mały zbiornik paliwa, ale no... Aneczka w terenie to jest po prostu... idzie jak rakieta. Widziałem kiedyś testy takie porównawcze offroadowe, to nawet powiem wam, że w wielu tych testach nawet ANK MK38 wypadała dużo, dużo lepiej niż nawet Taiga. Więc to jest przepaść. Przepaść między ANK a Fredstarem to jest po prostu przepaść. Także Fredstarem nie widziałem, żeby ktoś tak Fredstara później w kampanii sobie wziął na dalszym etapie gry, tak dla przyjemności. Raczej się tego nie spotyka. Oddajemy. Uszkodzona antena. Teraz przełącz włącznik i jest dobrze, sygnał jest mocny, więc chyba wszystko jest w porządku, a przynajmniej do kolejnej ulewy, która znów da nam w kość 1200 i 140 punktów doświadczenia. Mamy 80, także elegancko. Elegancko, trochę kontraktów poszło, jak sami widzicie, trochę jeszcze do zrobienia. Jeśli chodzi o zadanka, no to też myślę, że wstydu nie ma. Na zaporze Smithville jeszcze jest, no no no, to ja nie wiem, które tam gdzie. Jakieś no 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 jeszcze, no i jeszcze zostaną na wyspie Drummond. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czyli 6 zadanek jeszcze nam zostanie do zrobienia. Nie licząc oczywiście kontraktów. Także powoli będziemy kończyć, 48 minut wyszło. Powiem wam tak, zobaczcie, mam 80% Michigan, nic nie sprzedawałem, nic nie kupywałem, a dopiero mam 54 tysiące. To tak na dobrą sprawę, to nawet jeszcze mnie nie stać, jakbym chyba chciał kupić, nie wiem, Paystara, dajmy na to tego zielonego, czy jakiegoś tam Azowa, to jeszcze mnie nie stać. Ja pamiętam, że na tym trybie zwykłym to chyba sprzedałem Chevroleta, Transtara na pewno chyba też sprzedałem, może GMC też sprzedałem, bo uznałem, że to był gruchot. Nie wiem, czy Kodiaka też nie sprzedałem, no ale tutaj chociażbym je posprzedawał, no to też one są za pół ceny, więc tak średnio się opłaca je sprzedawać. Ja myślę, że one się tam na pewno przydadzą, chociażby na tą cysternę, prawda? Także ja tutaj w międzyczasie jeszcze sobie wyznaczę drogę i pojadę właśnie na wyspę Drummond. Możemy nawet się przejechać jeszcze razem, jak chcecie. Bo tutaj mamy już wszystko zrobione. Także trzeba będzie tam na tej wyspie Drummond podziałać trochę. No jedno zadanko jest bardzo łatwe, czyli ten Scout 800.
To jest, można powiedzieć, prościzna, żeby go tam ogarnąć. Tylko no, trzeba go wyciągnąć, a on tam mało miejsca jest. Sam się trochę zastanawiam nawet, jak Flat Star sobie tam poradzi. Wolałbym nawet White Western Stara, no ale White Western Star jest na niskie siodło. On jest tutaj teraz tą naczepą długą, zaś bym musiał tą naczepę zostawiać. A też tutaj nie wiem, czy nie trzeba będzie z tymi kontenerami chyba coś tam jeszcze robić. Więc tak średnio mi się chce tego White Western Stara tam przerzucać. A Flat Star ma tą pakę na dwa miejsca, no to on jest taki mało potrzebny tutaj już chyba. Tak mi się wydaje. Powinien dać radę. 50 minut odcinka minęło właśnie. Także powinniśmy kończyć powolutku. Jeszcze nie. Dzisiaj sporo też tematów poszło, jakby nie patrzeć. Kontrakt plus 3 zadanka. Także statystyki są niezłe, myślę, że naprawdę niezłe. Może w kolejnym odcinku znowu będzie dzień. To by nawet było fajnie, żeby tam tego skauta ogarnąć. A w ogóle na wyspie Drummond jeszcze też jedno zadanko jest z jazdą tam w jeden punkt, tam właśnie koło wieży obserwacyjnej. Znowu tam trzeba będzie podjechać. A no, to nie wiem, czy nie jest czasami też z jakimś wyławianiem czegoś przypadkiem tam na zaporze. Także jeszcze tutaj podjedziemy do bramy. Patrzcie, jak tutaj dziarsko idzie. Ja sobie zaraz słonecznika trochę podubię, sobie coś obejrzę. Myślę, że już dzisiaj zrobiłem swoje, bo nagrałem 3 odcinki z trybu trudnego. Więc staram się coś tam na zapas nagrywać cały czas. No i wbrew pozorom na tym wyspowym jeziorze powiem wam, że to błoto się wydaje takie jednak delikatniejsze względem wyspy Drummond. Aż tak się nie zapada ciężarówka. Dobra, jesteśmy przy bramie. Także powolutku będziemy kończyć. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Postęp jest zauważalny w dzisiejszym odcinku, myślę. Patrzcie, tutaj stoi serwisóweczka. Czy ono w ogóle coś tam ma? Coś tam ma. Przy okazji się naprawiliśmy. Także postęp jest zauważalny w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że też to widzicie, że się udało. Także ja jestem teraz na wyspie Drummond. No i te baryłki z ropą tutaj są do ogarnięcia. Jest do ogarnięcia ten skaucik. Jest tutaj wizyta znowu do tej wieży obserwacyjnej gdzieś. Także co nieco będziemy tutaj działać. No i jeszcze te mosty są tutaj do zrobienia. Niektóre. Także wszystko jest do zrobienia powolutku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Życzę Wam dobrego dnia, popołudnia czy wieczora, w zależności od tego,
kiedy to oglądaliście. No i oczywiście piszcie komentarze. W wolnej chwili postaram się odpowiedzieć. Do usłyszenia. Cześć, cześć.